Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy haul kosmetyczny. Tym razem będzie to haul kosmetyczny z Biedronki. Nie wiem jednak, czy to jest stała oferta, czy jakaś edycja limitowana. Wiem jednak, że w Biedronce to ostatnio się pojawiło i chciałam dla Was przetestować te produkty. Także pokażę Wam dzisiaj, co zakupiłam. Jeden z popularniejszych filmów na moim kanale to kosmetyki z Biedronki do 5 zł, godne polecenia i dużo osób pod tym filmem prosiło mnie, żebym przetestowała coś nowego, więc po prostu pokażę Wam moje zakupy, co nowego kosmetycznego z Biedronki u mnie, także co, zapraszam do oglądania. Pierwszą rzecz, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, jest to sól do kąpieli. Już miałam solę do kąpieli z Biedronki, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzały, tylko że była inna szata graficzna. Zobaczcie, tak wygląda nowe opakowanie soli z Biedronki. Ja wzięłam zapach Cherry Blossom i ogólnie jest ona taka cieniowana, jest ombre. Ja tu przewróciłam do góry nogami, jak możecie zauważyć tutaj z tej strony, no niechcąco, i popsułam te piękne ułożenie, no ale naprawdę na plus, że wpadli na coś takiego, żeby zrobić tutaj jaśniej, tu ciemniejszą. Przeczytam Wam może, co pisze producent o tej soli. Sól do kąpieli Be Beauty Cherry Blossom to źródło cennych składników mineralnych niezbędnych dla odpowiedniej pielęgnacji skóry. Ekstrakt z bawełny zawarty w jej składzie ma działanie zmiękczające i nawilżające skórę, dzięki czemu sprawia, że staje się ona wyjątkowo gładka i elastyczna. Kąpiel z dodatkiem różowej soli ukoi zmysł i ciało, a jej urzekający słodki zapach sprawi, że znikną wszelkie zmartwienia. Cóż za śmieszny opis. Moja sól z Biedronki z poprzedniej szaty graficznej już się kończy, także cieszę się, że nabyłam coś nowego i mam nadzieję, że będzie dobrze się sprawdzała. Było jeszcze kilka wersji kolorystycznych, zapachowych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i cena zawrotna 3,55, więc jest to naprawdę niedużo. Znalazłam również maseczkę z Biedronki za złoty 20 zł, więc cena jest naprawdę bardzo niska. Be Beauty maseczka samowchłaniająca, ultra nawilżająca, wyciąg z kukurydzy, ekstrakt z wiśni, z Barbados, Vitis Vinera Seed Oil. Nawodnienie głębokich warstw skóry, dogłębne nawilżenie, przywrócenie witalności i elastyczności. No i muszę Wam powiedzieć, że maseczka jak znalazł na teraz, ponieważ moja cera jest naprawdę ostatnio w średnim stanie, wysuszona jest, więc potrzebuje dobrego nawilżenia, także zobaczymy, czy ta maseczka się sprawdzi. Kolejna maseczka, którą kupiłam, jest to maseczka terapia oczyszczająca z firmy Claressa. No i mamy tutaj informację, że jest 99,7% naturalnych składników i ja patrzyłam na te wszystkie maseczki, były ich różne rodzaje i ta miała największy skład naturalnych składników. Była już ona troszeczkę droższa, ponieważ kosztowała 5,50. Maska z wyciągiem z drzewa herbacianego oraz ekstraktem z wierzby dostosowane jest do potrzeb skóry problematycznej, wymagającej normalizacji, wydzielania sebum oraz dogłębnego, ale łagodnego oczyszczenia. Dzięki właściwościom bakteriobójczym doskonale sprawdza się w przypadku cery tłustej i trądzikowej, a zawarty w masce kwas salicylowy wyraźnie rozjaśnia przebarwienia i blizny oraz stymuluje odnowę komórkową, wygładzając skórę. Jest to maseczka na zasadzie peel-off, czyli po prostu nakładamy, a później odrywamy to i ściągamy. Jednak nie jest ona od razu gotowa do użycia, bo widzę tutaj informację, że trzeba zawartość opakowania zmieszać z wodą i dopiero wtedy nałożyć. Także tutaj trzeba się troszeczkę pobawić. Szczerze mówiąc, ja jestem leniwa i wolę, jeżeli już jest coś takiego gotowego, ale tutaj zobaczymy. Z chęcią to przetestuję. No i taka nowość. W ogóle nie widziałam tego wcześniej w Biedronce, także no mówię, skusiłam się. No 5,50. No można by powiedzieć, że trochę dużo jak na jednorazową maseczkę, ale skusiły mnie tutaj przede wszystkim te naturalne składniki. 6,99 kupiłam w Biedronce spray Keratyna w płynie, źródło zdrowia Twoich włosów. Jeżeli chodzi o moje włosy uwielbiają keratynę. Jeżeli jakiś produkt ma w składzie keratynę, to naprawdę wiem, że dobrze mi się sprawdzi, to stwierdziłam, że go z chęcią przetestuję. Widziałam, że były też również arganowe spraye, jednak olej arganowy na moich włosach totalnie się nie sprawdza, więc no wiadomo, był tutaj mój wybór. Jako mamy informację od producenta, najnowszej generacji płynna odżywka do każdego rodzaju włosów, a zwłaszcza zniszczonych, cienkich i łamliwych. Zawiera kompleks witamin A, E, F oraz keratynę, która uzupełnia ubytki w strukturze włosów, regeneruje je. Odżywka wyraźnie zwiększa objętość i połysk włosów, ułatwia ich układanie. Jeżeli chodzi o objętość włosów, o której tutaj pisał producent, na tym mi za bardzo nie zależy, bo jestem zadowolona z mojej objętości, więc jakoś tutaj na to nie liczę. Także ciekawa jestem, jak to się sprawdzi na moich włosach, taki trochę żółty, chemiczny odcień, no ale na pewno dam Wam znać w kolejnych filmach kosmetycznych, czy to w ulubieńcach, czy w denku i tak dalej. Powiem, czy był to bubel, czy był to hit. Kolejna rzecz, którą kupiłam, jest to żel pod prysznic, 500 ml, wiecie ile to kosztowało? 3 zł, także naprawdę niedużo. Kuszący i odświeżający żel pod prysznic z ekstraktem żurawiny. Pozwól obsypać się pocałunkami nowego żelu. O kurde, jakie opisy tutaj dają. Generalnie raczej takich żeli ogólnie używam jako mydła po prostu. Wlewam to do dozownika, bo często i gęsto to taniej wychodzi, ale bardzo mi się spodobał zapach, także zobaczymy, czy będzie sprawdzał się
pod prysznicem ten żel, czy nie będzie wysuszał skóry i tak dalej. Zapach jest naprawdę fajny, owocowy. Myślę, że tutaj ta żurawina jest wyczuwalna, także za 3 zł 500 ml pojemność to chyba nigdzie czegoś takiego nie dostanę w takiej dobrej cenie. Za 6 zł kupiłam płyn do kąpieli Be Beauty Malinowa Panna Cotta Sweet Delight z dodatkiem wyciągu z malin. Płyn i żel do kąpieli wzbogacony o emolienty i lipidy z olejku słonecznikowego. Więc fajnie, że to może być też żelem do kąpieli, może być też płynem. Ja generalnie kupiłam to właśnie, żeby wlać to czasami do wanny, zrobić pianę, także jestem ciekawa, czy to będzie robiło pianę. Wiem, że były też różne inne wersje zapachowe, jakieś tam czekoladowe. Ja za takimi zapachami nie przypadam do kąpieli. Wolę coś zdecydowanie świeżego lub owocowego. Zobaczymy, jak to pachnie. Przypomnę sobie. Tak, czuć tutaj maliny. Bardzo dobrze czuć tu maliny. Także to jest, słuchajcie, pojemność 1,5 litra. Także naprawdę bardzo dużo. Jak za 6 zł to myślę, że też jak najbardziej atrakcyjna cena. Nie wiem, czy w Biedronce były takie typowe płyny do kąpieli. Chyba tak. Jednak ja nigdy ich nie testowałam, a ten zapach mnie skusił i ta pojemność i ta cena. Także stwierdziłam, że mogę to wypróbować bez problemu. Następnie za 4,50 kupiłam masełko do ust. Lip Butter Fruity owocowe masełko do ust Be Beauty Kiss and Smile. Przepiękne opakowanie w takie serduszka, kolor ładny, różowy, jednak mam nadzieję, że on jakiś mocno intensywny nie będzie. Kupiłam przede wszystkim ten produkt ze względu na nawilżanie, także mam nadzieję, że sprawdzi się w tej kwestii. Zapach? Jakiegoś takiego mocnego zapachu nie czuję. Na pewno dam Wam znać, czy mi się sprawdza, bo masełek do ust nigdy za wiele, tym bardziej, że moje usta bardzo często się przesuszają i szukam czegoś idealnego. W kolorze bardzo podobnym do masełka kupiłam lakier z Be Beauty, również z takimi serduszkowymi motywami. To była chyba właśnie taka wersja walentynkowa. Lakier do paznokci Love and Magic. Jaki to jest numerek? Zaraz postaram się znaleźć. Jednak tutaj żadnego numerka nie widzę, więc niestety nie mogę Wam powiedzieć, ale nie miałam nigdy lakieru z Biedronki, a poza tym nie miałam też takiego koloru, to jest taki trochę koralowy, trochę taki różowy, także jestem ciekawa, jak się sprawdzi. W ogóle zobaczmy, jakiej wielkości jest pędzelek, czy jest mały, czy duży. No troszeczkę mały, a ja wolę większe pędzelki, no ale cóż, za 4,50 to nie jest dużo, a jestem ciekawa, jak będzie z trwałością tych lakierów z Biedronki. Wiem, że też Biedronka ma w swojej ofercie lakiery chyba z Bell, ale czy takie biedronkowe typowo mają, to nie wiem, jakoś się bardzo nie przyglądałam. Dajcie mi znać właśnie, na jakie lakiery do paznokci natrafiliście w Biedronce. Następna rzecz, którą kupiłam, jest to maska na dłonie regenerująca, kosztowała ona 10 zł, myślę, że o ręce warto dbać, tym bardziej, że teraz też mi się jakoś mocno przesuszają, więc ciekawa jestem, czy ten zabieg wpłynie pozytywnie na moje dłonie, intensywnie regeneruje i odżywia zniszczoną, przesuszoną skórę, przywraca skórze miękkość i delikatność, rozjaśnia, eliminuje plamy i przebarwienia, przywraca jednolity koloryt. I ta maska, są to takie rękawiczki, także nigdy takiej maski nie miałam. Wiem, że też były taka na stopy, ale jednak się nie skusiłam. Bardziej mi zależało na dłoniach, także z chęcią sobie założę takie rękawiczki kiedyś i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj trzeba 20-30 minut trzymać to na dłoniach. Za 75 groszy kupiłam zmywacz do paznokci Chusteczka. Na 10 paznokci podobno starczy. No ciekawe. O zapachu czarnej porzeczki, także byłoby miło, gdyby ten zmywacz nie śmierdział. I jestem ciekawa, czy właśnie to się sprawdzi. Na pewno kiedyś to przetestuję, czy to na jakimś vlogu, czy to na jakimś filmie z testem na żywo, czy coś. I dam Wam znać, czy to się sprawdza. Ogólnie używałam kiedyś takie zmywacze w płatkach, tak jak wacilki, były takie nasączone i bardzo dobrze mi się sprawdzały. Aczkolwiek nie były mocno nawilżone, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dobrze zmywały, więc mam nadzieję, że ta chusteczka również taka będzie. Przede wszystkim fajna sprawa, jeżeli chodzi o jakieś tam wyjazdy, żeby nie brać ze sobą tego zmywacza, bo wiadomo, że może nam się to wylać i jest takie duże prawdopodobieństwo, a przynajmniej mi się to już kilka razy zdarzyło, także myślę, że chusteczka jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem i fajnie by było, gdyby była zawsze w sprzedaży. Nie wiem, czy będzie, w każdym razie widziałam ją przy szafie z kosmetykami na takim pasku długim, jak chipsy sobie wisiała taka chusteczka, także zobaczymy. Za 8 zł kupiłam płyn micelarny. Jest to woda micelarna i tonik z firmy Vivi Swiss. Ja już to kilka razy widziałam w Biedronce, jednak zawsze miałam płyny micelarne. W sumie teraz też miałam, no ale w końcu się na to skusiłam. Zapłaciłam za tą wodę, za ten płyn micelarny 8 zł. Jest to pojemność 300 ml, więc na pewno płyn biedronkowy wychodzi taniej, ale kusiła mnie ta firma, no więc będę sprawdzała, czy nie będzie ten płyn podrażniał moich oczu przede wszystkim i skóry i czy będzie dobrze zmywał makijaż. Następnie za 4 zł kupiłam kulę do kąpieli. No i jak sobie zajrzałam w te kule, to patrzę, że większość było dla dzieci, ale tak
tak przegrzebałam trochę i znalazłam bez takiego dziecięcego nadruku. Mam tutaj zapach jeżyna i mango, musująca kula do kąpieli z naturalnymi olejami z pestek winogron i awokado, czyli może mieć naprawdę fajne właściwości. Jestem ciekawa, czy ona jest przecięta na pół, bo ja uwielbiam kule z organik i one od razu są przecięte na pół, także są gotowe do korzystania, do używania. Nie trzeba tutaj się bawić w różne rozcinanie. Jestem ciekawa, czy to jest połączenie zapachu jeżyny i mango, czy jedna strona jest taka, a druga taka. No za 4 zł skusiłam się. Wiecie co, jakiś zapach mocno wyczuwalny nie jest. W każdym razie, no jestem ciekawa i te kule też często widziałam w Biedronce i wreszcie się na nią skusiłam. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam, jest to serum z Deli za 12 zł. 100% serum do twarzy, szyi, dekoltu, kolagen. Co tutaj pisze nam producent? Koncentrowany preparat o lekkiej, intensywnie nawilżającej formule, stworzony z myślą o skutecznej pielęgnacji cery odwodnionej, pozbawionej blasku i witalności. Właśnie moja cera ostatnio jest taka, słuchajcie, z suchymi skórkami, także szukam czegoś dobrego, nawilżającego. Kompleksowe działanie na skórę, intensywne nawilżenie, wygładzenie zmarszczek, poprawa sprężystości, redukcja oznak zmęczenia. Składniki aktywne: kolagen, kwas hialuronowy, olej z pestek winogron, polisacharydy. Tak, z Deli ogólnie nie stosowałam nigdy kosmetyków, tym bardziej do twarzy. Wiem, że z Marionu kiedyś miałam jakieś serum i naprawdę fajnie mi się sprawdzało, było bardzo fajne, lekkie i przyjemne. Także mam nadzieję, że to serum będzie dobrze u mnie się sprawdzało i dajcie mi znać, czy dostawałyście jakieś kosmetyki z Deli. Więc moi kochani, to by było na tyle w tym haulu. Jak widzicie, troszeczkę było kosmetyków biedronkowych, ale nie tylko. Były też różne inne marki, które pojawiły się w Biedronce. No i w sumie co jakiś czas zawsze jest tak, że pojawia się jakaś oferta, jakieś firmy w Biedronce kosmetyczne. Także zawsze sobie z chęcią coś przetestuję. Tym razem jak byłam w Biedronce, naprawdę zauważyłam bardzo dużo różnych nowych produktów, więc mam nadzieję, że fajnie mi się sprawdzą i dajcie znać, czy testowałyście coś z tych produktów, które pokazałam i jakie kosmetyki z Biedronki mi polecacie. Bardzo chętnie przetestuję, bardzo chętnie nagram kolejny film kosmetyki z Biedronki, godne polecenia. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik się podobał. Do zobaczenia w kolejnym filmie i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole znajdziecie taki czerwony przycisk subskrybuj i będziecie mogli wtedy być na bieżąco z moimi filmami. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za obecność. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!